Emilia Plater. Jej ideałami były Joanna d'Arc i grecka XIX-wieczna bohaterka Bubulina. Przeżyła zaledwie 25 lat, ale zapisała wspaniałą kartę w dziejach polskiej historii, chwytając za broń, tworząc własny oddział w czasie powstania listopadowego, w końcu oddając za Polskę życie. Adam Mickiewicz nazywał ją Litwinką. Przodkowie Emilii od pokoleń zamieszkiwali Kurlandię, konkretnie tereny dzisiejszej Łotwy. Nazwisko, a właściwie nawet nazwiska można powiedzieć, Emilia Bryl, Plater, czy też nazwisko matki, von der Moll, wskazywałyby na niemieckie korzenie. Korzenie, być może nazwisko też, ale tutaj nie mamy i nikt nie miał, i ona też nie miała wątpliwości. Rodzina w ogóle Platerów jest jedną z bardziej zasłużonych i bardziej patriotycznie nastawionych rodzin w dziejach Polski. Być może trzeba przywołać komendanta Piłsudskiego, który mówił o obwarzanku, że najlepsze mieszka gdzieś tam na Kresach, że Polska jest jak ten obwarzanek. I być może ci z tych Kresów tak mocniej eksponowali tą swoją po prostu polskość, tą swoją polskość. I to jest charakterystyczne także dla naszej bohaterki. Rodzina na wskroś patriotyczna, chociaż ojciec hulaka. To nie tylko, że majątek rozpuszczał, ale tempo, w jakim to czynił, zawsze było imponujące. W związku z tym nie był to najlepszy wzór. Takie zwykłe, bym powiedział, hulaszcze życie, ale proszę popatrzeć. Za chwileczkę pojawi nam się Dezydery Chłopowski. Szwagier jego był wielki książę Konstanty. Były trzy córki, przepraszam. I jedna z tych córek wyszła za fantastycznego pułkownika Gutkowskiego, który też był znany z takiego swobodnego podejścia do życia. Znaczy, pieniądz się go po prostu nie trzymał. Tak się potoczyło w życiu młodej Emilii, że rodzice rozstali się między innymi z powodu tego trybu życia ojca, ale Emilia, wychowywana przez matkę i chyba nie tylko, bo tam spory wpływ na jej życie mieli także bliscy krewni, kuzyni, wychowuje się ciągle w tym takim patriotycznym, na wskroś polskim duchu. W polskim duchu pamiętajmy, że po 1817, po latach 20. wchodzi nowe pokolenie. Pokolenie, które jak gdyby, używając innego określenia, nie załapało się na epokę napoleońską, ale w tą epokę było mocno wpatrzone. To jest czas, kiedy ten Napoleon jawi się już jako wielki demiurg dziejów. Ten człowiek, który przekształcał Europę, ten, który przyniósł, dał nam przykład Bonaparte, przyniósł coś Polsce. W związku z tym to zapatrzenie w Napoleona, to co my byśmy po prostu nazwali, co musimy nazwać początkiem romantyzmu, to jest coś, co zwłaszcza tam na Kresach, patrząc na Filomatów, na Filaretów, patrząc na właśnie na młodego, ale na młodego Mickiewicza, patrząc na atmosferę uniwersyteckiego Wilna, coś, co kształtowało tamtą młodzież. Powstanie listopadowe przecież na tych ziemiach nie było silne militarnie. To trzeba od razu dodać. To nie było coś, co mogłoby od strony wojskowej do końca zachwycić. Ale to było coś, co przetrwało także jako mit przy dużym, wielkim udziale owego Mickiewicza, który kreował pewne wyobrażenia o tamtych wydarzeniach, ale także przy, bym powiedział, wielkim udziale tych wszystkich, którzy tam uczestniczyli w tym powstaniu i poszli na emigrację. I stąd też ta kreacja tego pewnego mitu, czyli mitu Emilii Plater. Ale dodajmy, ona istniała, bo są kreacje mitów osób, które w ogóle nie istniały. W historii mamy to bardzo często. A tutaj rzeczywiście istniała, rzeczywiście znalazła się w oddziałach powstańczych. I rzeczywiście wychowywana była, a może raczej sama się wychowywała od razu na takiego żołnierza. No bo oprócz tego, że pisała poezję, pięknie rysowała, to przecież uprawiała fechtunek, jazdę konną, myślistwo, dużo wędrowała. Znaczy być może na to miało też wpływ jej, jakby to użyć tego określenia, bo przecież cud dziewica mamy w utworze Mickiewicza. No mamy takie ryciny, ale wyidealizowane. Była, bo, tak, to oczywiście my mamy Wysocki, najbardziej inicjator wybuchu powstania listopadowego, jedyna rycina jaka jest, to jest wyobrażenia, które sobie we Francji ktoś tam namalował, a z rzeczywistością to miało mało wspólnego.
mała, okrąglutka na twarzy, raczej takiej silniejszej niż kruchej postawy. I owe fechtunki, owe jazdy na koniu, zresztą fatalnie jeździła na koniu, to powodowało, że ona może się tak mentalnie przygotowywała. Nie wiem, czy to tak można określić, bowiem mówienie, że ona fechtunek ćwiczyła, to znaczy jakby wiedziała, że dojdzie do wybuchu powstania. Nikt tego nie wiedział. Powstanie było na ziemiach litewskich olbrzymim zaskoczeniem. Zresztą zaskoczeniem ono było i w Królestwie Polskim, poza Warszawą. Wieści przychodzą z opóźnieniem poza tym. Ale wieści, ale tam w ogóle nie było żadnej konspiracji. To była mit albo efekt, ciągle używam słowa mit, ale to był efekt takiej, nazwijmy to kuli śnieżnej, że pewna informacja mała w plotce stugębnej urastała do wielkiego wydarzenia. Stąd też te wiosenne poruszenie na Litwie, które zaczęło się nam dopiero w marcu 1931 roku. Oczywiście późniejsi biografowie albo ci, którzy próbowali coś napisać o tym powstaniu na Litwie, wszędzie chcieli widzieć Emilię Plater. Ją widziano i w Wilnie, i w pewnych działaniach. Nazywa się ją jedną z pierwszych inicjatorek tego powstania. Rzeczywiście taką była? Znaczy, bałbym się pójść tak daleko. Jeden z inicjatorów powstania dla mnie to jest przepiękna postać. Tego, o którym pisze Mickiewicz, trzeciej części Dziadów, a ten mówi nasz naród jak lawa, czyli Justyn Pol. Konia z rzędem, jeśli ktokolwiek o nim słyszał. Wszyscy, bowiem jego życiorys, Justyna Pola, inicjatora wybuchu powstania, bardzo aktywnego w te wiosenne dni, został, słowo ukradzione źle zabrzmi, bo on tego nie uczynił, ale przypisany pewnemu Polowi, który na imię miał, ale Wincenty, miał to szczęście, że długo żył, brał udział też oczywiście w powstaniu, był znanym poetą, geografem, więc jak ktoś słyszał Pol, to natychmiast Wincenty dopisywał. Historycy nie zawsze są rzetelni. Rzetelni są na pewno w niektórych elementach życiorysu Emilii Plater. Emilii Plater, która postanawia się włączyć, tego też nie możemy zaprzeczyć, włączyć się w ten nurt walki i tworzy własny oddział. Ale wiadomo, kobieta, kto chce z kobietą rozmawiać w wojsku? A przynajmniej w ówczesnych czasach. No nie wiem, czy dzisiaj byśmy nie znaleźli pewne kręgi kulturowe, gdzie kobieta oficer wywołuje tylko uśmiech. Myślę na przykład o armii tureckiej, nie? Ale wracając do roku 1831, tak, jest jedną z inicjatorek, to z kobietą, ale proszę pamiętać, że charakter powstania na Litwie do chwili wejścia regularnych oddziałów Polski pod generałem Dezyderem Chłopowskim, to, a później drugiej dywizji piechoty generała Antoniego Giełguda, to są walki partyzanckie. I to najczęściej wygląda w ten sposób. Zaczęło się to w ogóle od ruchawki chłopskiej, ale ta ruchawka została szybko zmieciona, zniszczona. Część pod Szymonem Borysiewiczem znalazła się w Prusach, ale to jeszcze w lutym. Natomiast te walki, wracam chaotycznie, mówię, ale wracam do tych marcowych, to były walki, nazwijmy to, partyzanckie, nie do końca tego słowa znaczeniu. To bardziej przypominało mi konfederację szlachecką. To coś, jak u Mickiewicza mamy te zaścianki, zajazdy. Wbrew pozorom, tak to chyba jednak wyglądało. W roku 1812 na Żmudzi doszło do lokalnych powstań. W roku 1831 na tej Żmudzi dochodzi do lokalnych powstań, gdzie marszałkowie powiatów powołują pod broń, organizują to powstanie, ale te oddziały, nim się gromadzą większe jednostki bojowe, najczęściej są rozpraszane przez słabsze liczebnie, ale lepiej zdyscyplinowane oddziały rosyjskie. Tam dochodzi zresztą do kilku, bym powiedział, niedobrych wydarzeń, bo rozstrzeliwują tychże powstańców. To powoduje zaciekłość z drugiej strony. Mamy w kościele, w Oszmianie, wymordowanie całej ludności, bowiem dla Rosjan obawa przecięcia linii łączących między Petersburgiem a Królestwem Polskim, obawa, że powstańcza Litwa przetnie te linie komunikacyjne, spowodowała drastyczność działań. A takim złowym punktem na tej linii jest Dyneburg, dzisiaj na Łotwie, Dawga Piws, no. Dźwińsk, twierdza jednocześnie. Tak. I tak się też składa, że to właśnie Dyneburg staje się jednym z celów Emilii Plater. Ona... Może celów, pani przepraszam, przerywam, ale może marzeń by było lepiej. Marzeń, tak. Tych miejsc, miast, które zamierzała zdobyć razem ze swoją partią Emilia Plater. Jak dużym oddziałem dysponowała? No w szczytowym momencie mówi się o 280 strzelcach, kilkuset kosynierach.
chłopach kosynierach. Czym jej się udało zjednać chłopów, którzy przecież, jak już nie raz to mówiliśmy, dość niechętni byli do takich narodowo-wyzwoleńczych zrywów. To znaczy, tak, może niezbyt chętni byli, ale proszę pamiętać, mentalność, jeśli mogę mówić o pewnej mentalności, to była mentalność lokalna. My tutaj w naszej parafii, w sąsiedniej parafii wystąpimy, ale dalej nie można było wyprowadzić tego oddziału. To mamy to samo w insurekcji wcześniej kościuszkowskiej. Ci chłopi się po prostu rozchodzili. Wygraliśmy wojnę. Oczywiście co do tych liczb bym zachował daleko idącą pościągliwość. Jeśli jej partia liczyła 200 strzelców, to by była poważna siła, bowiem broni ci tam nie było. A kosynierzy no oczywiście odgrywali pewną rolę, bowiem wiemy, że 1000 kosynierów, przyjmiemy tą liczbę w insurekcji kościuszkowskiej 20-30 lat wcześniej, to była siła. Ale to już było zdecydowanie mniej, biorąc pod uwagę donośność i wyszkolenie piechoty, która mogła prowadzić ogień ciągły i nie dopuściłaby kosynierów do zbliżenia się do siebie. To jest bardziej ta legenda tej kosy racławickiej, oznaczało ni mniej, ni więcej, stąd też w tych przekazach, upodmiotowienie chłopów. Że oni stają się po prostu równi, oni są już też obywatelami. Ta Emilia Plater, która tworzy ten oddział, to i kobiety walczą, to jest ta romantyczna legenda, o czym pan nawiązał w gruncie rzeczy, przypominając całkowicie zapomnianą postać Bubuliny. Ja się zastanawiam, co ona mogła o niej wiedzieć, o tej kobiecie walczącej o wolność Grecji. Cóż ona mogła wiedzieć? Z Imperium Osmańskim w początkach XIX wieku. Tak, jakie informacje mogły już dotrzeć w tym czasie? Ale była jednak cenzura. Nie wszystkie informacje mogły dotrzeć. Młodzież, która wybierała się do Grecji, mimo że armia rosyjska ostatecznie pomogła tejże Grecji, to Wielki Książę Konstanty niezbyt chętnie widział te informacje, żeby one się ukazywały w prasie, plus na przykład kończyły się już, wyzwalała się Ameryka Południowa. Te informacje w ogóle nie dopływały. Stąd też, oczywiście stugemna plotka zawsze jest pewną wieścią. Plotka i w dniu dzisiejszym odgrywa dosyć istotną rolę. Dlaczego wówczas nie mogła pełnić tej roli? Ale niewiele mogła ona wiedzieć. Ale o Joannie d'Arc wiedzieć mogła dużo więcej. Tutaj tak. To jest tym bardziej, że był duży renesans, zwłaszcza po obaleniu już Napoleona w Francji Bourbonów. Tutaj próba zbudowania modelu społeczeństwa francuskiego czy Francji wokół tej postaci, która przecież w czasie tej wojny stuletniej wszyscy wiemy, to nie tylko Orlean, ale wokół niej zaczęło się koncentrować, nie chcę nazwać życia, ale odrodzenie narodowe. I tutaj propaganda bourbońska, propaganda czy do Ludwika XVIII, czy Karola X, chciała, żeby wokół Joanny d'Arc społeczeństwo wokół tej idei znowu się odbudowało po tym strasznym zamęcie tej strasznej rewolucji. I to odgrywało pewną rolę. No i oczywiście tutaj kobieta. Dzisiaj, jak rozpatruję, kto może zostać prezydentem, to argumentem jest nie, że taki kobieta, nie? Padają nazwiska. W związku z tym w tamtej epoce też to było potrzebne, że ta kobieta walczy. Stąd Mickiewicz pisze ów wiersz. I śmierć pułkownika, to śmierć ma pan na pułkownika, myśli. Stanęła rota, pułkownik i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy, że jej bracia, i Cezary, i Władysław, bracia cioteczni, można powiedzieć, bo tutaj w różnych opracowaniach pojawiają się sygnały, że się tam razem wchowali. Oni tak sobie dopiero, też to źle zabrzmi, zbyt mocno może mówię, ale oni się jakby dopieli do legendy Emilii Plater. Bo legenda nie ulega wątpliwości, że była, choć rzeczywistość jest inna. Co by jednak nie powiedzieć, legenda poparta przynajmniej niewielkimi, ale sukcesami partii, którą dowodziła Emilia Plater. Czy sukcesy, to zajęcie stacji pocztowej, przechwycenie jednego kuriera, oczywiście one są dokuczliwe. W wojnie partyzanckiej proszę pamiętać, że 5 żołnierzy to jest nic, 5 partyzantów to jest już dużo. W związku z tym trzeba pamiętać o tych proporcjach. Ale jej osiągi militarne, Boże, jak to zabrzmiało, osiągi militarne, jej sukcesy, to właściwie zostały streszczone, że no weszła do tego nowotworzonego
25. Pułku Piechoty Liniowej, o którym Konarski pisał, że to braci Litwinów musiał szablą płazować, żeby poszli do ataku i tylko szablą płazując mógł nauczyć czegoś tych tępych i tak dalej, i tak dalej. Rzecz nie nadaje się nawet i dzisiaj do końca do cytowania, co pisał Konarski w swoim dzienniku. A więc bardzo autentycznym. Wspaniała postać Szymona Konarskiego, nie trzeba jej zresztą przypominać. To, co pisał o tej jednostce, która formułowała się i tak naprawdę się nie sformułowała. Więc jeśli ten żołnierz powstańczy byłby, istniał, ostrzelany w bojach, uczestniczył w akcjach, a mówimy tu już o maju de facto, bo wyprawa Chłopowskiego ruszyła po 21, po 18 maja, dotarła na Litwę w końcu maja, to więc jeśli mówimy po 2-miesięcznych bojach, to ten żołnierz powstańczy musiał już by być a. ostrzelany, wytrwały, zdolny do wysiłku i odporny na stres bitewny i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to trudno nam dostrzec, to tak powiem. I Emilia Plater nam się jawi. Jak powszechnie wiadomo, generał Dezydery Chłopowski, dowódca kolumny wypadowej, zresztą na marginesie dodam, że jest to jedyny zagon o znaczeniu strategicznym polskiej kawalerii w XIX wieku tak naprawdę. Znaczy w 809 były też, ale to jest naprawdę o znaczeniu strategicznym próba wysłania pułku, pierwszego pułku, elitarnego pierwszego pułku Anów plus instruktorów na Litwę, aby tam zniecić to powstanie. No, wysyłał tą kobietę do domu, po prostu do domu. Wcześniej honorowo mianował ją porucznikiem, czyli oficerem. Tak, to takie rzeczy to się zdarzały, ale możesz być i generałem, ale idź już do domu. A jak to było z faktem skrywania przez Emilię Plater tej swojej kobiecości? To znaczy... U Mickiewicza wyczytamy, że dopiero na łożu śmierci jej żołnierze przekonują się, iż to dziewica. To znaczy, nie skrywała tej kobiecości, aczkolwiek pewne intymne sprawy zawsze wiązały się z pewnym w gronie męskim, dosyć urbacznym gronie, biorąc pod uwagę żołnierzy, pewną uciążliwością w tej jej zwykłej codzienności. My mamy o niej kilka informacji, tylko tak naprawdę. Naprawdę w starciu z Rosjanami, on właściwie spadła z konia i pułkownik Kiekiernicki, znakomity oficer drugi pułk piechoty, podał jej swojego rumaka, a on dostał się do niewoli, został zesłany. Na informację o upadku powstania listopadowego popełnił samobójstwo znakomity oficer. Można powiedzieć, że w jakimś sensie jego ofiara. Proszę zobaczyć, że mamy pewne zamieszanie, jeśli chodzi o informacje o Emilii Plater, jeśli chodzi o lipiec. Bowiem w czerwcu wchodzi na Litwę odcięta pod ostrą ręką druga dywizja piechoty Antoniego Giełguda. Działa ona niemrawo, ale mając 12, później 19 tysięcy ludzi przeciw sobie jest skoncentrowana 40-tysięczna armia rosyjska, nieustannie wzmacniana. Dywizja ta, czy ten korpus polski, przegrywa bitwę pod Wilnem na wzgórzach Ponarskich, będąc słabszy liczebnie. Dzisiaj mamy tam zresztą ładny pomnik, taki Wspólnoty Polsko-Litewskiego Braterstwa Broni. I ta dywizja jest wypychana w kierunku Prus. I co robi? Jest w załodze Kowna. Ona nie uczestniczy. W załodze Kowna pod generałem Szymanowskim. Tam dalekie zaplecze tam miano organizować nowe oddziały. I tam jest Emilia Plater. Ale co ona robi w drugiej połowie czerwca w lipcu? Że przedziera się w kierunku Warszawy wzdłuż granicy. Ale ta granica była mocno, mocno obsadzona, bowiem Korpus Polski podzielił się na trzy części 7-9 lipca i my tu mamy dziurę w tych działaniach, kiedy to powstanie jest doskonale już opisane w tym momencie. O marcu, o początkach kwietnia to my niewiele wiemy. Wiemy tylko, co pamiętnikarze zapisali. I tutaj jest, te oddziały, jakie duże i to wszystko, jak cudownie się skończyło wszystko szybką klęską. To 2 tygodnie trwało. Natomiast tutaj w każdym, czy w polskim słowniku biograficznym, doskonały biogram najlepszego znawcy XIX wieku, jakim był Stefan Kieniewicz, czy w popularnych opracowaniach Sercem i Oranżem ojczyźnie służyły i tak dalej, nagle jest dziura i to wszystko się nam gdzieś znika chronologicznie, jakby nam się ściąga, że przedziera się do Warszawy. Korpusy się 13 i 15 lipca 2 weszły do Prus pod generałem
Chłopowskim i Rolandem, a trzeci wymaszerował takim dużym łukiem pod generałem Henrykiem Tympińskim i powrócił do walczącego. Emilia miała oświadczyć, że lepiej byłoby umrzeć niż przekroczyć granicę Prus i skończyć z takim upokorzeniem. Znów legenda? Podejrzewam, że to jest tak jak i nasz Ordon. To jest na tej zasadzie, że nikt nie wiedział 13, że to będzie upokorzenie. Myślę innymi kategoriami, czy 15. A dlaczego się nie znalazła w oddziale generała Dębińskiego, który chciał walczyć? Bo tam te dwa oddziały tam tak maszerowały, to tam w pewnym momencie to była już grupa ludzi tylko z bronią, dlatego to przypominało wojsko. Doszło do rozprzęgnięcia dyscypliny. Ale w kierunku walczącego królestwa bardzo mało oficerów przedarło się wzdłuż granicy pruskiej. I tutaj podaje się, że jednym z nich była Emilia Plater. Chciałbym, żeby to dokładnie zbadać. Obawiam się, że niedobór źródeł albo ich całkowity brak zmusza nas do bazowania tylko na pamiętnikach. A jakie są te pamiętniki? To jest tak jak dzisiejszy film, tak? Jak ktoś ogląda któryś z filmów, to się zastanawia, po co były te inne jednostki, jak oni tą wojnę wygrali. A okoliczności śmierci naszej bohaterki? Pada tutaj data 23 grudnia 1831 roku. Że wycieńczona przez choroby, zmarła, ukrywając się w dworku u zaprzyjaźnionej rodziny pod innym nazwiskiem. Opiekował się tam nią jeden z oficerów, który był, bo po tym dniu on pojawia się w Warszawie, składa przysięgę homagialną, która jest potrzebna, czyli po kilku dniach. Czyli on tam był z nią do śmierci. Organizm wycieńczony, zmęczony, ale znów mamy tą przerwę. Mamy wrzesień, a we wrześniu jeszcze walczyły oddziały polskie. We wrześniu po upadku Warszawy walczyły w województwie augustowskim. Książę Światopełk Gmirski, który zdobywa tam jeszcze jakieś miejscowości, mimo że armia już z Warszawy jest wypchnięta. Mamy wrzesień. To augustowskie wówczas polskie, to znaczy, ale mowa o terenach dzisiejszej Litwy już. Częściowo Litwy, bo województwo augustowskie rozciągało się aż do przedmieść Kowna. W Kownie, w przedmieście Kowna miało kalendarz gregoriański, a właściwe miasto juliańskie, czyli dwukrotnie można było tą samą imieniny i święta obchodzić. W tamtej części po prostu tliła partyzantka, zasilana oczywiście, częściowo czy to z Prus. I nie leżało to już na głównym odcinku działań. Tym bardziej, że porządek, jak chciał premier francuski, panował już w Warszawie. W związku z tym Emilia tam choruje. Spoczęła w Kopciewie, nie powiem jak po litewsku, to się dzisiaj nazywa. Bardzo blisko granicy z Polską, około tak, 10 kilometrów. Jak pojedziemy, jakby ktoś jechał do Druskiennik, można zjechać 10 kilometrów. Grób zachował się. Opiekują się nim harcerze. Niestety jest tam też, niestety zaraz wytłumaczę, dlaczego użyłem pomnik Emilii Plater. Nie użyłem słowa niestety, że jest, tylko ten pomnik, no powiedzmy, jest niezbyt urodziwy, ale jest. No i oczywiście nikt nie będzie robił ekshumacji, sprawdzał, na co zmarła. Czy te, także i obrzydliwe, jakie pojawiają się niekiedy komentarze o przyczynach jej śmierci, bo także nie ukrywajmy, że propaganda zawsze działa w dwie strony. Także próbowano jej przypisać, zwłaszcza tak zwane salony, różne jak najgorsze rzeczy. No, to można było sprawdzić. No ale po co? Lepiej żyć tym mitem, ładnym mitem. Więcej bym powiedział, to jest coś, co romantyzm nam dał. Mianowicie walka to jest nie tylko mężczyzna, owa racławicka kosa, owe męstwo, walka do ostatniego, Ordon, przypominajmy. To także jest kobieta, która także walczy.